Dzień dobry, Jan Piński. E, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest pułkownik Piotr Wroński. E, lata pracy w wywiadzie, zaczynał w kontrwywiadzie e, w czasach PRL-u, ale pozytywnie zweryfikowany. A dziś, drodzy Państwo, porozmawiamy o tym, jak Rosjanie rozgrywają pod Polaków na przykładzie dosyć świeżym. Panie pułkowniku, jak mocna jest kontrola? Mówimy o tym w kontekście tego, co przekazały Polakom czeskie służby. Informując, że jest grupa, dosyć znaczna liczba Polaków związanych z politykami, która czerpie pieniądze od Rosjan. Zaczęły się dziś przeszukania w różnych miejscach w Polsce, zabezpieczono już jakieś pieniądze, ale pytam teraz pana jako fachowca. Czytałem... Czytałem ten komunikat ABW i wczoraj czytałem w prasie czeskiej, bo to wyszło dopiero wtedy, kiedy czeska prasa to ujawniła, tak Cześci rozpracowali parę grup, bo Rosjanie mają to do siebie, że rozpracowują regionalnie i Polska, Czechy, Słowacja są raczej w jednym regionie dla nich po prostu taki mają, taki mają zwyczaj i prawdopodobnie jeden oficer czy grupa oficerów obsługuje wszystkie te trzy te trzy kraje. No może być jeszcze więcej krajów, tego nie wiem. Te trzy kraje. No niestety polski kontrwywiad obudził się chyba jednak w wyniku informacji polskich, w wyniku informacji czeskich służb, ale oni powinni mieć, Polacy powinni mieć to o wiele wcześniej, bo w wypadku Czech to było trochę prostsze, natomiast w wypadku Polski jest to, wielokro, jest to moim zdaniem oczywiste, ponieważ w działaniach niektórych polityków Szczególnie tak zwanych tych, które odciekają wręcz na zewnątrz patriotyzmem. Ja widzę bardzo wiele wpływów rosyjskich, ale nieważne. Ja opowiem pewną historię, proszę Państwa, która zdarzyła się w roku 2020-2021. Otóż, proszę państwa, służby rosyjskie dokonały próby prowokacji wobec jednej z polskich pracówek. Użyły do tego celu przewerbowane najprawdopodobniej przez siebie źródło polskiej służby. Osoba bardzo ciekawa, ponieważ to był ten figurant, no, czyli ta osoba była znana w świecie polskich polityków, i nie tylko polityków, ale także wyższych oficerów służb. To, proszę państwa, on potrafił na przykład wynająć w Warszawie salę kasyno za milion złotych, gdzie bawiły się różne opcje polityczne, głównie jedna zresztą, a nie będę wymieniał, bo to pewnie jest w jakichś materiałach, ja tych materiałów nie mam, więc nie będę tutaj tak bardzo domyśłów słów różnych mówił. Prawdopodobnie również był związany ze słynnym Andriem P.K., o którym już kiedyś mówiłem dokładnie, który po pewnej audycji ze mną w 2016 roku, w której po raz pierwszy powiedziałem na ten temat, przyznał się swoim znajomym, że tak, on rzeczywiście był w latach 90. on tu był przysłany jako oficer KGB. Muszę Państwu powiedzieć, że później Andrija Pekka zobaczyłem w telewizji, w towarzystwie, w świcie e, towarzyszącej prezydentowi Poroszenko. To też jest bardzo ciekawa historia, ale to poboczny. A kasyno właściwie należało wtedy do tego Andrija Pekka. Było śmiesznie. Notabene Andrija Pekka używał tej samej siłowni, którą używał jeden z pisowskich szefów CBA nie, wcześniejszych. To Nie pamiętam, jak ten hotel się nazywa. To jest na rogu, w Warszawie to jest na rogu Belwederski i Goworka. To kiedyś był jakiś hajet, a teraz to nie wiem, jak to się nazywa. Zbudowanym zresztą na, na, na terenie należącym znaczy, kiedyś do Mówimy, do mówimy o, o Ernestie Bejzie. Ja nie mówię o nikim. Ja tak. nie chcę wymieniać tutaj nazwisk, ani tych rzeczy, bo chodzi mi o fakt. Ta osoba była znana. Coś się musiało zadziać, dość ostrego, bo ponieważ tej osobie postawiono zarzuty i prokuratora zaczęła ją ścigać. Wówczas on zbiegł do Rosji. Kto mu pomógł zbieg do Rosji? Tego oczywiście nie wiem, bo ktoś mu pomógł zbiegć do Rosji. No i pojawił się nagle w jednej z polskich placówek, mówiąc w sposób dość ciekawy, zresztą się pojawił, mówiąc, że on koniecznie chce wrócić do kraju, rozliczyć się z, Pol rozliczyć się z polskim wymiarem sprawiedliwości. Pojawił się w bardzo ciekawym okresie. Nie podjęto oczywiście żadnych działań wobec tego figuranta później, ale to ja do, zaraz do tego dojdę. Prowokacja ta została zneutralizowana, i, ale sprawę zamieciono do poddywa. Została zneutralizowana, nie wiem również dlaczego. Teraz tak, jest parę pytań w tym wszystkim. Po pierwsze, przepraszam, ale to jest na żywo, proszę Państwa, jak widzicie. Po pierwsze, skąd, w jaki sposób Rosjanie wiedzieli, dobrze, zacznijmy od początku. Należało założyć, że człowiek z taką przeszłością, z takimi koneksjami, i tak dalej, przechodzący do Rosji, uzyskujący prawo stałego pobytu, i tak dalej, i tak dalej w Rosji natychmiast, szczególnie na tym terenie, bardzo mocno, na którym była ta placówka, o bardzo, bardzo mocnym reżimie kontrwywiadowczym, poszedł na współpracę z Rosjanami. To jest oczywiste. Można było uwierzyć, oczywiście, na samym początku, że on chce rzeczywiście wrócić do Polski i urwać się Rosjanom. Ale sposób podstawienia, termin, on został podstawiony w momencie, w którym, w którym nie było żadnej łączności, była przerwa w łączności szyfrowej z Polską. W takich sytuacjach każda służba wie o tym dobrze, każdy, konieczna jest łączność szyfrowa, bo działa, bo koniecznie trzeba zawiadomić centralnie. Dalej, centrala decyduje. Tak zresztą jest w polskiej instrukcji. Centrala decyduje, co dalej robić. Tej łączności szyfrowej nie było, ponieważ w jakiś dziwny sposób Rosjanie wiedzieli, że szyfrant wyjechał sobie na trzydniowy urlop. To jest też ciekawe, bo każde wyjście szyfranta z placówki, w sensie oddalenie się, nie nawet nie po zakupy, tylko oddalenie się na przykład na jakiś urlop, czy gdzieś tam wyjazd, musi być zgłoszone do centrali. I może się odbyć za zgodą centrali, a w placówkach pierwszorzędowych, jakie są placówki w, kraju, w krajach pierwszorzędowych, takich jak jest Rosja, pierwszorzędowy to oznacza w kraju głównego naszego przeciwnika, bo tak to się nazywa, nie może być przerwy w łączności szyfrowej. Tutaj ta przerwa rzeczywiście była, więc Rosjanie musieli wiedzieć, że nie ma żadnej łączności. W związku z czym, ci, którzy zaczęli z nim rozmawiać, nie byliby w stanie i nie byli w stanie zawiadomić centrali. Nie mogą przecież wsiąść od razu w samolot, lecieć, a facet siedzi, prawda? To jednak trochę kilometrów jest i tak dalej, i tak dalej. Druga sprawa, akurat tak się składa, że w tej placówce byli ci, którzy byli naszymi oficerami na przykryciu. Więc skąd Rosjanie wiedzieli komu, to nie mamy sprawy kiedy, komu podstawić tego faceta. Oczywiście, nasi ludzie odkryli szybko, stwierdzili, że to jest prowokacja. Nie mogąc łączyć się, zaczęli przedłużać sprawę. Facet nie chciał zostać w pracowcy, Facet chciał, żeby go wsadzić w samochód i wywieźć natychmiast do Polski. Wsadzić w samochód, samolot gdziekolwiek i wywieźć do Polski. Oni sobie zdali sprawę, że w tej sytuacji, jaka jest przy tych podejrzeniach, i ten człowiek, którego nawet nie byli w stanie sprawdzić z pozycji placówki, musieli wierzyć w to, co on mówi o sobie, to dopiero potem wyszło, kto to jest, bo on się przedstawił zresztą. Bo przecież oficer na placówce nie ma żadnych możliwości sprawdzeń przecież, bo jest na placówce, więc to też jest kwestia tajności i kwestia i kwestia konspiracji tego oficera. I zdali sobie sprawę, że jakakolwiek próba wyjścia z nim razem, w samochodzie czy jakkolwiek z placówki na teren zewnętrzny, czyli na teren Rosji, bo placówka jest eksterytorialna, skończy się interwencją służb rosyjskich i może skończyć się ogromną aferą propagandową. Oczywiście ogromną aferą propagandową. I nie wiadomo, co ten facet powie. Po paru godzinach facet zorientował się, że nie chciał czekać, na, bo oni chcieli poczekać na... aby poczekał w placówce, przenocujemy go i tak dalej. Aby poczekał w placówce, nie wychodził. No i facet po sześciu godzinach stwierdził, że właściwie to on nie musi wracać do Polski, on sobie poradzi i uciekł. Po prostu wyszedł. Nie mogli go zatrzymać, bo przecież wiadomo, że próba zatrzymania, nie wiadomo, kto to filmuje, jak to filmuje, gdzie tam są, to w tym miejscu akurat to jeszcze sam pamiętam, ze swojej pracy jest cała masa rosyjskich PZ-ów tak zwanych, czyli punktów zakrytych, z których się obserwuje placówkę, więc pewnie by było widać jakąś awanturę. Awanturę. No i sprawa się skończyła, teoretycznie. Ale potem, ale potem kierownictwo służb e, postawiło w stan oskarżenia, chciało postawić w stan oskarżenia ludzi, którzy zneutralizowali tą prowokację. Polaków, tych oficerów. Wezwano, pozbawiono ich dopuszczenia do tajemnicy i zaczęto ich po prostu oskarżać o to, że pracują na rzecz Rosji. Sprawa szybciutko się skończyła, bo w ciągu właściwie jednej czy dwóch rozmów sprawa się skończyła, proszę Państwa. Całkowicie. Oczywiście tych oficerów dano do tak zwanej dyspozycji, i oni sobie musieli potem pójść na emeryturę, bo żadnego oskarżenia nie było. Robiono to zarówno poprzez MSZ, jak i poprzez służb. Uczestniczyli w tym ludzie namaszczeni przez wszyscy, łącznie z szefami, namaszczeni przez Mariusza Kamińskiego. Musicie Państwo wiedzieć, że w tych służbach pisowskich nie było nikogo, kogo by nie namaścił Mariusz Kamiński. Szczególnie po tym, jak po wycięciu Małeckiego i grupy audytorów na samym początku PiS-u w 2015 roku, audytorzy doszli za daleko troszeczkę i zostali błyskawicznie wycięci. A w stosunku do jednego z audytorów Kamiński kazał prowadzić postępowanie operacyjne, inwigilację itd., bo doszedł do, bo ten audytor przypadkiem doszedł do dokumentów, które świadczyły o przestępstwie jednego z przez Kamińskiego ludzi. Tak to wyglądało. I, a być namaszczonym przez Mariusza Kamińskiego i przez, i przez tą grupę nie oznaczało, że jest się poprawnym politycznie według PiSu, wspaniałym patriotą i tak dalej. Oznaczało zupełnie coś innego. Oznaczało, że się użytecznym generalnie dla Mariusza Kamińskiego, proszę Państwa. Tu nie chodziło ani o żadną, o żadną umiejętności, ani o, o żadne umiejętności operacyjne bądź nieoperacyjne i tak dalej, i tak dalej. Wśród tych ludzi było, którzy prowadzili te dochodzenia, przesłuchania tych ludzi, którzy to robili, którzy zneutralizowali tą operację rosyjską. Bo to proszę mi wierzyć, gdyby Rosjanom to wyszło, byłaby niezła awantura w całej prasie. To ja jestem tego pewien. Całkowicie pominięto sprawę figuranta. Całkowicie pominięto sprawę figuranta, czyli tego, który był tym. Nazwijmy to quasi oferentem Oczywiście to później wyszło, że było to źródło jednej ze służb, nie będę wymieniał której. Jest całkiem możliwe, ponieważ ja nie oskarżam nikogo o szpiegostwo, ani o intencjonalne robienie jakichś rzeczy. Nie oskarżam, bo nie mam na to żadnych dowodów, żadnych dokumentów. Ale, proszę Państwa, sytuacja jest taka, że każda służba może pomylić się ze źródłem. Może nie trafić w źródło, bo po prostu źródło może ją zrobić na szaro. To nie jest wstyd. To tak to jest. To jest wypadek przy pracy. To mieli wszyscy. Wstydem i nagannym i przestępstwem jest ukrywanie tego i zamiatanie pod dywan. To jest na tej zasadzie. Co państwo powiedzi, Że jeżeli chodzi o słynnego Amosa Olczycha Eimsa, tego, który był szpiegiem rosyjskim i przez wiele lat i działał w CIA, to pretensje do CIA i konsekwencje niektórzy w CIA ponieśli nie za to, że tyle lat był szpieg, tylko za to, że oni o tym wiedzieli przez trzy lata, zanim powiadomili FBI, usiłowali to ukryć. To jest niestety, tak to jest w tych służbach. Tak to jest w tych służbach. I proszę Państwa, sprawa wydaje się być Państwu błaha, bo to się łatwo pisuje i tak dalej, tak dalej, ale to jest po prostu zamiecenie pod dywan ewidentnego śladu rosyjskiego. I ewidentnych rosyjskich działań przeciwko, przeciwko Polsce, z wykorzystaniem źródła, prawdopodobnie kontrolowanego od początku przez Rosję. To znaczy, czy w momencie, kiedy ten figurant został zawerbowany przez polską służbę, był już, by należało założyć, był już szpiegiem rosyjskim. Jeżeli był szpiegiem rosyjskim, to wszedł idealnie w polskie służby, rozpoznam, jak widać, nie tylko polityków, i korzystał z otoczki polskich służb. To się działo, to nie jest taki jeden, jedyny wypadek tego wszystkiego. Znam jeszcze kilka, ale ten jest dla mnie bardzo drastyczny. Tym bardziej, że proszę Państwa, to nas, to moje środowisko i mnie oceniano, określano ludzkimi śpiegami ze względu na życiorysy i tak dalej. Ale proszę bardzo, tu nie ma ludzi z bowiem życiorysem. Tu są wszyscy, wszyscy, każdy z nich jest człowiekiem namaszczonym przez tą poprawnie polityczną, jedyną, jedynie polską władzę, która wszystkim innym odmawia polskości i odmawia patriotyzmu. Super Nie wiem, co się z tą sprawą dzieje. Z tego, co wiem, to ponieważ część tych osób podała do sądu generalnie, ale w sądach przegrywa, bo. Nie jest w stanie sąd dostać tych wszystkich spraw. Sprawa jest zabiać ona pod dywan. Słyszałem również, że jedna z osób, która uczestniczyła w zamiataniu tej sprawy pod dywan, została obecnie mianowana na dość wysokie stanowisko w nowych służbach. Ja ostrzegałem i mówiłem ja, że premier Donald Tusk niezbyt lubi, lekko mówiąc, służby, nie darzy ich w ogóle sympatią i w jakiś sposób oddziela się od nich, ale niestety jako premier prędzej czy później będzie musiał. Chciał sam zacząć nad DB panować, bo nie zapanuje. Nie zapanuje tutaj żaden po prostu polityk nad tym, nad tym wszystkim. Oni się chyba troszeczkę dali wrobić. Ja zdaję sobie sprawę i powiem wprost: ja nie, nie ujawniam żadnych tajnych informacji. Jak Państwo wiedzą, nie mówię nazwisk, nie mówię miejsca, nie mówię konkretnego czasu, nie, uzna, nie mówię konkretnych szczegółów, które znam. Piszę jedynie o sytuacji, mówię jedynie o sytuacji, której nie zdałem w czasie jej zaistnienia, ponieważ ja byłem na wygnaniu. Nie było mnie w tym czasie. Nie utrzymuję również żadnych kontaktów służbowych z jakimkolwiek oficerem. Nie utrzymuję nadal nikt z tym środowiskiem byłych oficerów jakichkolwiek żadnego kontaktu, ponieważ ja ich tak samo nienawidzę, jak oni mnie, proszę Państwa. W dodatku komputery i telefony mam niechronione zupełnie niczym, nic w nich nie ma, więc jeżeli będziecie chcieli wejść do mnie o 6 rano to i wywalać drzwi, to się mocno zastanówcie, bo co, weźmiecie nic z tego. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że po tym co mówię mogę zostać natychmiast aresztowany, znany wariatem, uruchomić i zostaną natychmiast hejterzy, więc ja tu powiem wprost, ja wszystko mówię o sobie, również o tym, że nie wylewałem za kołnierz, był okres, kiedy nie wylewałem za kołnierz i kiedy nigdy nie byłem uzależniony, ale chlełem jak cholera. Tak, 27 lat temu rozwiodłem się, zostawiłem kobietę z dzieckiem niepełnosprawnym z różnych powodów, o których też kiedyś mówiłem. Miałem kłopoty alimentacyjne przez ustawę dezobakizacyjną, załatwiłem je po wygraniu. Co jeszcze? Co jeszcze? Mam dziwne nawyki, różne, żadnie nie zboczony, ale mam różne, taki jestem, jaki jestem. W roku 2018 moje środowisko powiedziało, że spotykanie się ze mną jest uwłaczające w ogóle, więc ja to trzymam się, będę to poważny i w tej chwili, jak widzę kogoś na ulicy, to udaję, że go nie znam, ewentualnie jak ktoś mówi o trzech, mówię, myli mnie z kimś, nienawidzimy się wzajemnie i tak zostanie, i tak zostanie, ponieważ ja ich nie nienawidzę, ponieważ, proszę Państwa, powiem jedno, gdybym miał tą wiedzę i miał tą, i wszystko widział to, co widziałem, przez te 30 lat swojej pracy i trochę później, to w życiu bym nie pracował w tych służbach. W życiu bym nie poszedł do tych służb w 1982 roku, w listopadzie, w życiu bym tam nie poszedł. Dałbym sobie święty spokój, po prostu uzdałem, że się do tego nie nadaje, a może dlatego wyszło mi parę rzeczy, bo może dlatego, że wiedziałem że się nie nadaje. Tu natomiast mamy sytuację bardzo prostą. Mamy sytuację zamiecenia pod dywan ewentualnego działania rosyjskiego. Zamieszania pod dywan wszelkich śladów Federacji Rosyjskiej przez, Rosyjski, przez Rosjan, świata polityki i świata służb specjalnych, to do czego każde służby dążą w tej chwili, bo bez względu na to, czy będziemy mieli Pegasusy, jakie będziemy mieli środki techniczne, człowiek jest najważniejszy, i naczelnym zadaniem każdego wywiadu jest penetracja drugiego wywiadu. Czyli wprowadzenie do tych poszczególnych osób. Tak to wyglądało i tak to się robi. Przy czym chciałem Państwu powiedzieć jedno: należy uważać dokładnie, bo w sytuacji, która mnie zniszczyła w roku 2017, to generalnie Rosjanie wykorzystali pisowców, a pisowcy wykorzystali swoich przeciwników politycznych, czyli na przykład redakcje i dziennikarzy, którzy ich nienawidzą, którzy nienawidzą PiSu. Nienawidzili wtedy i nienawidzą teraz, bo tak to się robi, proszę Państwa. Tak to się robi. To, co Czesi wczoraj napisali, szanowni Państwo, jest <śladuje> świadczy także o bezsilności, że oni prawdopodobnie informowali wcześniej i wszyscy to po kolei oleli, więc spuścili coś w prasie. I po tym artykule w prasie już trzeba zalegować, więc ja bym przestrzegał ABW przed, i pana nowego rzecznika w ABW przed jakimkolwiek triumfalizmem w tej chwili, bo to nie jest triumfalizm, to jest porażka, bo tego, do tego nie powinno dojść, a sygnały były, były przez cały czas szły i było widać. Pisali to różni. Wszystkich traktowano jako wariatów i tak dalej. Mnie możecie też potraktować. Jako wariata, jakiegoś frustrata i tak dalej, ale powiem Wam jedno, absolutnie, możecie mnie wsadzić, możecie mnie zniszczyć, ale e, całkowicie, ale będziecie musieli mnie zabić, żebym przestał. Taki już jestem po prostu. Taki już jestem i, się, i siebie nie zmienię. Kraju będę zawsze bronił. Ale pod warunkiem, że to, się, że to będzie wymierzone przeciwko mojemu krajowi, a nie przeciwko cudzemu krajowi i nie będę walczył o cudze interesy. Nigdy, nie pozwolę nikomu i o to będę walczył cały czas, to jest raz. Może wam się wydawać, ja mnie dużo nie zostało, ja nie mam coś do stracenia, ale zostają dzieci. Moje, nie tylko moje, wasze dzieci, które trzeba chronić. Jeśli nie zrobimy w tej chwili porządku, a jest okazja, Rzeczywiście, ze służbami nie stworzymy prawdziwego kontrwywiadu, który jest tu tak samo potrzebny jak rakiety, to przegramy, to przegramy. Ja, proszę państwa, powiem jeszcze jedno: ja jestem daleki od szpiegomanii, od określania, i w tej sprawie również nie oceniam, że ktoś jest szpiegiem. To nie chodzi o szpiegostwo. Niech to ocenia kontrwywiad. Ja musiał dostać materiały, sprawę, możliwości, żeby móc znaleźć szpiegostwo w tym wszystkim, ale wiem jedno tym wszystkim jest całkowity nieprofesjonalizm, głupota, ego, no i chęć zrobienia za wszelką cenę kariery politycznej. Tak samo, proszę Państwa, jest w tym słynnym serialu: Reset. Nie wytłumaczę oczywiście Rachoniowi i Cęckiewiczowi, że z, ich, z tego, co oni publikują, nie wynika absolutnie nic na temat szpiegostwa ludzi, którzy tam byli sferbowani. Natomiast wynika, dla mnie wynika jedno, że ci ludzie, którzy pozwalają robić sobie zdjęcia w śmiesznych czapkach, w śmiesznych sytuacjach i te zdjęcia w dodatku przenikają, wyciekają, są absolutnie nieprofesjonalni, operacyjnie, ale ci ludzie teraz dorwali służby. Oni być może są skuteczni w chodzeniu do polityków, w chodzeniu im, mówi kłanianiu się polityką, całowaniu polityką w ręce i. i karmieniu egopolityków, ale nie są absolutnie skuteczni w tej pracy. I powiem to z pełną odpowiedzialnością, wiedząc, że ci ludzie się lubią mścić za to, jeżeli się ich krytykuje, bo tylko to potrafią. Nic więcej, tylko to potrafią. W jaki sposób oficerowie oni Prawdopodobnie wymyślili sobie coś takiego, że tak samo pewnie było z tym źródłem. Wymyślili sobie coś, no to fajnie, to napiszemy, podpuścimy ruskich, a tymczasem nie wzięli pod uwagę, że to ruskie ich pięknie rozpracowali podpuścili, i tam nie było żadnego szpiegostwa, tylko brak profesjonalizmu. I będzie ten brak profesjonalizmu, dopóki politycy się nie nauczą. Że o wiele lepszy nasz szefa będzie oficer, który powie politykowi facet: jesteś głupi, nie wtrącaj się niż ten, który powie, tak, ma Pan rację, Panie Ministrze, oczywiście, dziękuję, wspaniała Rada i tak dalej. Niestety to się w Polsce nigdy nie stało, ponieważ nasi politycy, co było widać po wczorajszej komisji, kompletnej kompromitacji przewodniczącej komisji Pegazusa, wchodzenie w pyskówki w z kimś, kogo można było załatwić, w pięć minut po prostu z napompowanym ego młodym człowiekiem, którego balonik by można było spuścić 5 pięć minut. Wielu takich miałem rozmówców, proszę Państwa. Głaszcze psa. Chodź, pokażę się. Nie, nie pokażę się. To też czarny, czarny wiliuczur niemiecki. Hiteo, więc Dobrze. E, proszę pan ja przepraszam za te remarks, ale tylko tak mogę mówić. Powtarzam raz jeszcze. Mi chodzi w tej chwili o sytuację tak sytuacji jest najprawdopodobniej więcej. Koniecznie jest prawdziwy audyt robiony przez fachowców, ale nie przez tych, którzy chcą ukryć własne błędy. Przypominam, to wszystko, samą tą sytuację zrobili, zniszczyli, nie odpowiedzieli na podstawowe pytania ludzie, mianowani przez Kamińskiego. Ale to jest kopia to jest kopia reakcji, którą ja no, opisałem z Tomkiem w tej książeczce tutaj. To jest Kamiński. To jest do nabycia w wielu miejscach, w wielu sklepach. Ja polecam capitalbook.com.pl. Ja tutaj opisałem z Tomkiem operację Wołga. W której zarządów Platformy Obywatelskiej dopuszczono do infiltracji czołowych delegatur przez służby rosyjskie, dokładnie przez FSB. I co się dzieje, kiedy po zmianie władzy przychodzą funkcjonariusze, oficerowie z konkretnymi informacjami o tym, jak to zostało zrobione, to właśnie zamiast audytu i określenia poziomu strat, dowiedzenia się, co takiego dowiedzieli się Rosjanie. W jaki sposób należy przeorganizować, zmienić pracę, żeby to zrobić bezużyteczne? I uwaga: Kamiński z Łąsikiem mogą powiesić to na tym nielubianym rządzie platformy. Zobaczcie, jakie to były cienkie bolki, zobaczcie, jak dawali się rozegrać. Tymczasem oni reagują zamieceniem tego pod dywan i represjami wobec sygnalistów, wobec tych, Ofic którzy teraz Wobec oficerów, którzy teraz tak. pracowywali, tak. bo tak. jeden z oficerów. Został między innymi za to, że zaczął rozpracowywać to wszystko. To nie po mnie jeszcze jadą tutaj. Ja w tej chwili jestem na trasie, jeżdżę, gdzie karetki jeżdżą między pogotowiem a szpitalem, i tak to wygląda. Ale to nie po mnie jeszcze jadą, proszę Państwa. I e, no nie, przepraszam. To jednak popadł. To jeszcze straż pożarna. Nie wiem, co się ja dzieje. że jednak popadł. Nie, nie, to jeszcze straż pożarna z rabiną, ale pojechała sobie dalej. Proszę Państwa, jeden z oficerów, który o to odkrył na samym początku, odkrył to wszystko. No to niestety został zmuszony do odejścia, został totalnie zniszczony. Nie spodobał się. Nie spodobał się to ja też chowam pewne nazwiska, bo jednak ja utrzymuję pewną tajność, chociaż tajność w Polsce jest śmieszna, bo z wczorajszego Pegazusa ja do tego wrócę. Co sądzić o, o ludziach rządzących służbami, którzy mało brakowało, aby dali ogłoszenie, ogłoszenie w gazetach ogólnopolskich na temat, na temat kupna Pegazusa do przetargu publicznym? Kupimy, kupimy Pegazusa do inwigilacji ściśle tajny ten. To trochę haszkowe jest, prawda? Marsz na gotować się, masz na szokal, ściśle tajne szczegóły w gazetach. To tak trochę po haszkowsku jest. Proszę Państwa, bo jeżeli wczoraj z tego mnie tam nie obchodzi mnie ten cały pan Woś, to to żadna to dla mnie, to było śmieszne w ogóle. To nic, nic tam ciekawego nie było. Natomiast pan senator Kwiatkowski, przy czym nie, dla mnie najważniejsze z tego, co mi pan senator Kwiatkowski, to jest to, a uczestniczyłem, zresztą opisałem wczoraj, mówiłem w radiu na temat, Zakupów sprzętu specjalnego, ze specjalnych pieniędzy, że wszystko było jawne. Że tam byle kto, tak praktycznie, maszynistka, miała wszystko, miała dokument jawny z pieniędzmi, na co, z nazwami, dokładnie i tak dalej. A to jest moim zdaniem ewidentne złamanie ściśle tajnej instrukcji operacyjnej, w związku z czym jest kolejne przestępstwo, bo to jest totalna paranoja, To z tego właśnie wynikało. Z bardzo dobrego zresztą wystąpienia pana. Kwiatkowskiego, i wcale mi nie chodzi o to, czy to była, czy wcale nie chodzi o te sprawy prawne, czy to można finansować, nie można, nie się prawnicy kłócą, ale właśnie o tą, o tą część, gdzie rzeczy, które są ściśle tajne w służbach, zostały ujawnione, po prostu ujawnione i byle kto, nie mający do końca pewnie dopuszczenia, mógł poznać te jasne, jawne pisma. Ja kiedyś, jak skupowałem pewien sprzęt, to wszystko było ściśle bo oczywiście z kwitami opisanej i dokładnie i dokładnie. No, no nieważne to, to po prostu i mało kto wie, że taki sprzęt w ogóle jest. Ale, a to, i, a I teraz, proszę Państwa, mamy jawdo, ale a i teraz mamy taką właśnie sytuację, nie wiem, dlaczego oni to zamiedli. Ja nie wiem dlaczego. To tutaj ja przy, wolę przypuszczać, nie chcę mówić o szpiegostwie, proszę Państwa, naprawdę. Proszę mnie nie zmuszać do tego. Yy, mogę sobie myśleć, co chcę. Ale wydaje mi się, że znalazł ich oni po prostu nic nie będziemy mówić co o służbach, zamkniemy i tak dalej, za dużo ludzi się dowie w nasze ego, poza tym to biło w ich ludzi. To wszystko biło w ich ludzi, ponieważ ten figurant, to źródło było pompowane przez ich ludzi, bo przez nich chcieli mieć haki na polityków. Przez takich ludzi chcą mieć haki na polityków i częściowo mają. A tu czasem źródło im się prysnęło nagle, bo okazało się, że źródło wykorzystało. Ich wykorzystało do zbienia pieniędzy, do zbienia przętu i układu do Rosji. A najprawdopodobniej wcześniej było dokładnie sterowane przez Rosjan. I tutaj trzeba założyć w tej sprawie jeszcze jedną rzecz. Skoro Rosjanie wiedzieli o tym, że nie ma szyfranta, skoro Rosjanie wiedzieli do kogo uderzyć, to co jeszcze wiedzieli? To od początku wiedzieli, kim jest to źródło, i od początku prawdopodobnie sterowali tym źródłem. Każdy. To jest alfabet kontrwywiadu. To uczniowie po prostu w kontrwywiadzie by powiedzieli. Niestety problem polega na tym, że. Tego kąt wywiadu nie ma, tacy, jak ja to są ruskie łące, zdrajcy, odmawia się im prawa patriotyzmu i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze raz, na sam koniec. Ja po raz ostatni komentuję i mówię na ten temat. Dzisiaj w swoim radiu proszę mnie o nic nie, w radiu moim, proszę mnie o nic nie pytać, ja nie będę już w ogóle komentował na ten temat, nie dlatego, że się boję. To nie o to chodzi. Tylko dlatego, że ja nie chcę dawać paliwa również naszym przeciwnikom. Ale to muszę powiedzieć, bo jeżeli ustalimy, bo. Panowie ministrowie, to nie jest wstyd. Jeżeli ustalimy błędy, jakie zrobiliśmy, to tych błędów unikniemy. Po 11 września Amerykanie zrobili niesamowitą burzę w służbach. Wszystkie błędy dokładnie, publicznie wyznali wszystkie błędy, łącznie z paranoją służb, i chowaniem źródeł, po to, żeby uniknąć takiej sytuacji, poprawić to. Oni to potrafią. Po Emsie także dokonano pewnych rzeczy. Po Hansenie, kolejnym on był w FBI, dokonano pewnych rzeczy. I jeszcze raz powtarzam, na źródła się można przejechać. Każdy się przejechał. Każda służba się przejedzie na źródła. Bo to jest nie jest tak, że się ma tylko dobre źródła, są różne, może się wydawać dobre. I nie jest wstyd. To jest normalne, wkalkulowane w koszta. Tak się pracuje po prostu. Ale zamiecenie tego pod dywan jest już przestępstwem i już jest naganne. I warto, żeby dzisiejsi też o tym pomyśleli. I powtarzam, część tych ludzi, która wiedząc dobrze, w czym uczestniczy, wiedząc dobrze, jak dęte są te oskarżenia, bo o co oskarżać ludzi, którzy, i co oni mieli zrobić? List napisać, wyjść z ambasady, zadzwonić zadzwonić z normalnego telefonu, nie mając łączności szyfrowej, dobrze wiedzieli ci ludzie, w tej chwili... Mogą mieć wysokie stanowiska w tych służbach, a to są wszystko ludzie z namaszczenia Kamińskiego. Nie pracowaliby wtedy w PiSie od samego początku. O zaraz tu powiedzą, że sobie tutaj tego, dlatego że to przecież są ci fizjonomiści, różni ludzie. Gdyby ich Kamiński nie, na, nie namaścił, tak to był. I tak to jest. Wszyscy, wszyscy pozostali. Aha, jeszcze jedno. Ci ludzie, o których ja mówię, którzy usił to zneutralizowali, nie mieli nic wspólnego ze służbą bezpieczeństwa. Byli o, o wiele są o wiele młodsi ode mnie, o wiele młodzi ode mnie, przyszli już do łopu, i to, i to do Łopu, kiedy łop już istniał przez 4 lata, z 4 lata. Nie mają żadnych związków ze służbą bezpieczeństwa i w rodzinie też nie mieli nikogo ani w wojsku, ani w służbie bezpieczeństwa. Także byli całkowicie czyści, ale też się ich niszczy, bo okazali się większą fachowością niż ich szefowie po prostu. No tylko może nieumiejętnością polityczną, no, ale to jest nieważne. To o ja, jest teraz pytanie, takie, polityka. O ja tylko takie ostatnie pytanie zadam. To co teraz należałoby zrobić z tą sprawą, jak już pan tutaj wyciągnął na wierzch? Co teraz można zrobić? To znaczy, tak, ktoś zna szczegóły, gdzieś są teczki, gdzieś jest korespondencja, bo wszystko zostało w poczcie, bo musi zostać opisane i zostało opisane. Trzeba do tego wrócić. Trzeba wrócić do teczki te, również tego figuranta, bo gdzieś jest teczka, skoro było źródło, a więc musi być teczka, na no jak może być źródło bez teczki? No zastanówcie się, proszę Państwa. Albo rozpracowanie operacyjne, albo teczka, albo był figurant, więc materiały gdzieś są. Przeanalizować wszystko dokładnie popytać wszystkich, kto im kazał, co, jak im kazał, dlaczego to zrobili, co wskazywało na to, również na to, że podejrzewano tych, którzy zneutralizowali całą sytuację o szpiegostwo. Co na to wpłynęło? Co tego? Wszystko przeanalizować dokładnie i wyciągnąć konsekwencje i wyciągnąć wnioski z tego wszystkiego, bo sprawa już była. A ten fakt już w jeden, drugi raz nie został użyty, bo nie używa się dwa razy tego samego źródła. On jest już w sensie, że on już jest zneutralizowany, ale Jakie on miał znajomości, do kogo dochodził, i tak dalej, bo to do nie, do do nie znaczy, że do tych ludzi mógł ktoś dojść, których ten facet na przykład namierzy, bo trzeba należy założyć, że dawał Rosjanom charakterystyki o różnych dziwnych ludzi, ale po prostu trzeba, ale żeby ktoś do nich doszedł, ale może dojść. Że w jaki sposób są na widelcu, więc trzeba to niestety wyciągnąć, wyciągnąć z tego wnioski. To jest taka praca. Przykro mi, to jest taka praca. To się nazywa w teorii, jak uczyłem na szkole, to się po prostu nazywa neutralizacja tej konspiracji. Na tej zasadzie. I to, i, to, i takie historie trzeba, i takie historie. Za dużo nie chodzi o to, żeby pisać o tym artykuły, wydawać oświadczenia, pisać, że się kogoś przeszukało, bo czesi kazaty chcieli i tak dalej, bo to jest bzdura. Trzeba po prostu zacząć działać. Niektórzy prawdopodobnie, jest całkiem możliwe, że niektórzy politycy mogą zniknąć z życia politycznego, z tych ludzi, którzy tam byli, którzy tam byli w tym kręgu. Niektórzy nie, ale należy człowieka uprzedzić. Była kiedyś taka sytuacja, wiecie Państwo, tak na koniec e, już powiem, i to jest sytuacja autentyczna. Ja jeszcze pracowałem. E, Chińczycy zrobili e, przyjęcie, i wśród tych, e, zrobili przyjęcie, zaprosili różnych ludzi do siebie w ambasadzie. I tam byli ludzie różni. Politycy, niepolitycy z msz u na różnych środowiskach. Był ktoś, kto miał dojście bezpośrednio do prezydenta. Nie chodziło jeszcze o dudę, do prezydenta polski. No i Chińczycy na sam końcu dali takie pudełeczka z herbatą, taką chińską, w ogóle takie gifty, takie nie wiem, jak to nazwać, bo tam rozkodiaczek to po polsku. No takie on i tak dalej. Wrócił facet do domu. No i Otworzył to pudełeczko, a w środku było 20 tysięcy dolarów i wizytówka z prośbą o telefon. Wadce się zgłosił do nas, autentycznie zgłosił się do nas, bo to jest takie łowienie, po prostu trzeba zawsze zachęcić. Potem się okazało, że jeszcze 3 czy 4 osoby dostały tego typu, które nam powiedziały. Ilu nam nie powiedziało, nie wiem. W związku z czym trzeba było dokładnie przepytać i ruszyć. Całą i otworzyć wszystkich, którzy byli na tym przyjęciu. Tak działa wywiad, proszę państwa. To był rok 2009 albo 2010, o ile pamiętam. Tego typu historie się dzieją, autentycznie. To, 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 to tak czasami działa. I, I nie jest wstydem po prostu to, że się wywiad kimś zainteresował, bo ten ktoś może nawet nie wiedzieć, że jest zainteresowany. Ten facet akurat dobrze zareagował. Dobrze zareagował, wiedział gdzie jest, prawdopodobnie był uczulony, może coś czytał, chociaż nie miał z nami związków i jego zawód, nie będę wymieniał, kto to jest jego zawód, w ogóle nie dotyczył służb, ale oni wiedzieli, potrzebowali takiego właśnie człowieka, który ma bezpośrednie dojście do prezydenta, więc ruszyli po prostu. Tych dwóch pozostałych było w MSZ-cie, miało swoje stanowiska, ale ci MSZ to już dobrze wiedział, no i po prostu tam od razu to był, wiadomo było wiadomo było. Natomiast. Z tych pozostałych, część powiedziała, że nie, nic tam nie było takiego. Nawet nie pytała, co jest. Część może kłamała, może nie kłamała, ale to nie byli ludzie na tyle ważni, aby się nimi wszystkimi do końca zająć, chociaż prawdopodobnie w prawdziwym kod wywiadzie troszeczkę by przez chwilkę się im przyglądali, bo prędzej czy później ten wywiad w ten sposób podejdzie do takiego człowieka. To jest początek, to jest początek. To są stare metody, bardzo proste metody, bez żadnych pegazosów, bez niczego, ale bardzo skuteczne. Bardzo skuteczne, autentycznie. Szanowni Państwo, to ja na końcu. Polecę historię bez cenzury, czyli magazyn, którego jesteśmy jako Instytut Zarządzania Informacją Wydawcami. To jest o micie geniuszu Piesowskiego, człowieku, który sam siebie mianował marszałkiem, chociaż był zwykłym maturzystą. Chociaż wtedy matura znaczyła naprawdę bardzo dużo. Dziś w Polsce matura no to, jest, to już, to już tak, tak dużo jak przed wojną nie znaczy. W każdym razie Piłsudski na wojsku się nie znał. Opowiadał wszystkim o swoim geniuszu, o tym, że się został namaszczony przez ducha Napoleona, i niestety nie był to żart. Opowiadał to tyle razy, że uważał, że to jest prawda, albo przynajmniej, że to go stawia w jakimś pozytywnym szeregu. I Trzecia Rzesza w Kosmosie to drugi z takich mocnych materiałów o programie kosmicznym Trzeciej Rzeszy, który zakładał wysłanie w 1946 roku człowieka już w przestrzeń kosmiczną, czyli. Znacznie, znacznie wcześniej niż to uczynił Związek Sowiecki i y, piersi Amerykanie. Więc to taka ciekawostka. Dobry kres. A ja chciałem jeszcze na koniec powiedzieć i przypomnieć Państwa i panowie ze służb, którzy w tej chwili mnie nienawidzicie i zakładacie sprawę. Powiem wprost: ja nie mówię tego, żeby Wam dołożyć. Tak samo mówię do polityków, typu pan Kierwiński i tak dalej. Wy się na tym nie znacie. Nikt od Was wymaga, żebyście się na tym zdali. Najgorzej, jak dacie się przekonać, że się na tym znacie. Że wiecie, jak się rozmawia z agentem, jak się chodzi po pz jak się chodzi z obserwacją. Wtedy to jest koniec. Wtedy to jest koniec tych służb i dlatego takie sytuacje są możliwe. I po to to mówię. Więc jeśli będziecie wchodzić do mnie, to zadzwońcie, zapukajcie. A nawet psa zamknę, żebyście mi go nie zastrzeli. Dobra, do widzenia i do widzenia. wesołych świąt.